19 maja zespół szkół cechu rzemiosł różnych w Bielawie w sposób niezwykle uroczysty obchodził okrągły jubileusz 20-lecia działalności. Wydarzenie, na które przybyło wielu zaproszonych gości, było okazją do wspomnień, podziękowań, a także wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla cechu i rzemiosła. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 20-lecia Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Obecnie znajdujemy się w sali Art Inkubatora, w sali konferencyjnej. Jubileusz 20-lecia szkoły jest doskonałą okazją do tego, aby podkreślić, że te dwie dekady pracy pozwoliły nam wykształcić sporą rzeszę specjalistów i fachowców w swoich dziedzinach. Obecnie w naszej szkole kształcimy zarówno w zawodach rzemieślniczych, jak i pozarzemieślniczych. Kształcimy w takich zawodach jak fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz. Generalnie gama zawodów, których kształcimy, jest tak ogromna, że każdy, kto chciałby znaleźć się w naszej szkole, uczyć się w naszej szkole, znajdzie na pewno zawód dla siebie. Jubileusz przyniósł dużą satysfakcję przede wszystkim przedstawicielom cechu rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości w Bielawie, którzy 20 lat temu zainicjowali powstanie placówki. 20 lat temu był problem z młodzieżą, żeby mogła gdzieś chodzić do szkoły zawodowej, bo państwowe szkoły miały ograniczoną ilość miejsc i w związku z tym zarząd cechu postanowił otworzyć własną szkołę cechową. To był bardzo trafiony pomysł. Teraz patrząc na tą młodzież naszą i to, co się dzieje w kraju, że tych szkół zawodowych mało jest, a my wypuszczamy bardzo dobrych fachowców, którzy ukończą szkołę i mogą automatycznie już pracować jako fachowcy. W ciągu minionych dwóch dekad placówka dała się poznać jako miejsce, które kształci i wypuszcza na rynek pracy świetnych fachowców. Nic więc dziwnego, że szkoła cieszy się bardzo dobrą opinią nie tylko w naszym regionie. Ja w ogóle powiem tak, jestem zachwycony, że przy tak niewielkim cechu, w niewielkiej miejscowości jest szkoła, którą kieruje cech rzemiosło. Szkoły branżowe dzisiaj są w rozwoju, są potrzebne i był to czas, kiedy szkoła powstała, kiedy zostało to szkolnictwo, powiem, bardzo zubożone. I to był najlepszy moment, najlepszy ruch i ja się cieszę, że włodarze miasta docenili to i dali obiekt. Oceniając szkołę, powiem tak, zwiedzałem nie tak dawno i widzę, że jest duży rozwój, że jest potencjał. Niewielka szkoła, może niewielka miejscowość, a szkoła się wspaniale rozwija. Wśród gości wydarzenia byli obecni nie tylko przedstawiciele szkół i placówek oświaty oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. W święcie szkoły wzięli udział także przedstawiciele władz miasta i powiatu dzierżoniowskiego, którzy przyłączyli się do gratulacji. No, działalność szkoły cech rzemiosł różnych wpisało się już na stałe do powiatu dzierżoniowskiego. Dzisiaj obchodzimy 20-lecie. Gdyby szkoła funkcjonowała źle, słabo, to pewnie nie byłoby nas dzisiaj tutaj na takim jubileuszu. Dla nas, dla organu prowadzącego szkoły publiczne, jest to w pewnym sensie konkurencja, ale ja zawsze powtarzam, nie traktujemy tych szkół jako konkurencja, jako uzupełnienie siatki edukacyjnej w naszym powiecie. Cieszymy się, że funkcjonuje dobrze, życzymy kolejnych wspaniałych lat, mnóstwo uczniów, wychowanków przygotowanych do pracy, na rynku pracy, między innymi w powiecie dzierżoniowskim. Jest to zasługa szkoły, za to jej bardzo dziękujemy. Jubileusz uświetnił pokaz tancerzy ze szkoły tańca Kuba Dance Studio oraz występ w wykonaniu Agnieszki Letniowskiej. I don't care how we get here, just